Jak tam? Cudownie. No, przede wszystkim... No właśnie! Wreszcie, nie? Wreszcie masz... Tyle, wiesz, musiałem znosić parę dresów, żeby zobaczyć, że jest tylko jeden słuszny wybór, no. Dzień dobry, Filip Sadowski, Pitbull TV. Jesteśmy już w Łodzi, gdzie jutro odbędzie się KSW 55, a teraz czas na spacer po Piotrkowskiej. Musimy się udać do Warszawskiej Galerii Północnej, gdzie odbędzie się ważenie. No i będziemy dla was śledzić zawodników. Federacja KSW jak zawsze zadbała o najnowocześniejsze udogodnienia i w tym oto lokalu nocują podobno wszyscy zawodnicy, którym nie udało się osiągnąć limitu wagowego. Kawki? Dziękuję, do zobaczyska. Czuję, że mój przeciwnik ma stresa, a to mnie motywuje. Będzie spokój. Lewa stójka, mańkut, wątroba, głowa. Tego, czego nikt nigdy nie widział. Najpierw na kichy, potem na łeb. Tak. Tak. Myślisz, że to jutro potrwa 5 rund? Wiesz co, mam nadzieję, że nie. A jak potrwa, no to trzeba płynąć tą długą, szeroką rzeką, wysoką. Listen, my game plan wasn't to take him down last time. That's just how the fight planned out. I feel like I beat him everywhere and I think I showed that on the last fight. Nie, ale misternych planów nie mam. On może mieć jakiś misterny plan. Ja mam nadzieję, że jestem przygotowany na różne sytuacje. Cieszy mnie jedna rzecz, że 99% mnie skreśliło. Super. Dobrze. A ty wyglądasz na coraz młodszego. Zakolegowałeś się z Krzysiem Ibiszem? Nie, zakolegowałem się... Nie no, z coraz młodszego. No. Na pewno postawiłem bardzo mocno na regenerację. Na pewno będzie fajny pojedynek. Czy on będzie długi, czy krótki, nie ma to dużego znaczenia. A gdzie masz współlasa? No właśnie nie wiem. My first time here in Poland. Maybe I have a negotiation for KSW. I'm very excited. Okay. New show. And today I'm here for help for Scott, the camp Scott, the training gentleman in UFD gym. I'm coming for corner. Awesome. So maybe next time we're going to see you in the cage. Yeah, I'm very excited for fighting KSW. You know, it's a big show. I love the style. Eu gosto de Yan Biao. Yan Biao? Sammo Hung. Jak nie znasz? Jackie Chan? Tego pana znam. No widzicie, to jest cała ekipa jego. Jackie Chan, Yan Biao i Sammo Hung. A ty ich znasz? Znam. Always be yourself. Yes? Mr. Andrzej? Andrzej, what are you doing, motherfucker? Co robi? Pandemia jakieś go aktywuje. Prawie przestał pić.
nie. Covidowa? Forever. A to. Bang, 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 kurwa, bang, 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 bang. Jesteśmy już w Łodzi w Double Tree by Hilton, gdzie lada chwila zacznie się KSW 55. Także chodźcie do środka, zobaczymy co tam się dzieje. Myślę, że... Człowieku, Mercedes. Zbliżenie poproszę. Niektórzy na COVID-zie zarabiają. For Cipek? Co to jest za koszulka? Cipek to innymi słowy Michał Materla. Tak? A ja nie wiedziałem nigdy, kto to właśnie ten Cipek. Mówili, ten Cipek, pozdrów Cipkę. Ja mówię, o co kurwa, jak... Wiesz, jaka, pozdrawiałeś? Jaka Cipka? Znaczy, pozdrawiałem tam wiadomo, co pozdrawiałem, ale ja nie wiedziałem, że to jest Michał Materla. To Michał, ty, ja teraz już wiem, że ty jesteś Cipek. Bo nie wiedziałem, chłopaki mi tu powiedzieli, że to ty. Mi zawsze się pytali, co ten Cipek, co u tego Cipka? Ja mówię, no, a ja mówię, co? Pozdrów Cipka. Co to? Ja mówię, ale to Cipek to jest rodzaj żeński, mówię, bo to Cipka, a nie Cip. A ja nie mówię, pozdrów Cipka. Ja mówię, może to tak po angielsku jakoś nie jest, czy coś. Ja mam stringi różowe Pitbulla, więc nikt takich nie ma. Yo, VIP. Let's kick it. Ice, ice, baby. Dum 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 dum. Ice, ice, baby. All right, stop. Collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. Extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, crush a speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Ale masz ciekawe obuwie za to. Pseudonim Uszata Małpa. Pozdrawiamy. O, dziękuję, dziękuję. Fredna. O, dziękuję. Co? Gdzie? Nic nie widzę. Gdzie? Co? Co byś chciał powiedzieć? Że Krystian jest debeściak. No ja ci kawki przyniosę, co? Żeby się łatwiej oglądało. O, bardzo bym ci był wdzięczny. Nie przestawaj! Tego, a nie! No i witam i gratuluję. Dziękuję. Jak ci się podobało? Bardzo mi się podobało, nawet że szczerze mówiąc zgasłem, bo biłem 8,5 kilo. Powiem ci, że... Jest to powód do przygaśnięcia. No ci powiem, że po pierwszej rundzie, bo w miarę wymiany poszliśmy, nie odczułem za mocno, ale mi na oddechu weszło, nie? Świeże, ale do przodu. Lecz do najważniejsze. Dziękuję. Co muszę jeść, żeby być taki duży? Pić mleko i musisz mieć dobre geny. Komu kibicujesz? Polakom, przede wszystkim Polakom, na pewno Mamedowi, który dzisiaj ma bardzo ważną walkę i myślę, że walkę, która da mu taki spokój duszy na starość. Stoję, kurwa, stoję, czekam na ciebie. Całą mocą, masz ciarki, jak na ciebie mówię teraz. Całą mocą. Bo już poczułem, ja biegnę przez kurwa siatkę. Przyjechałem, że tak powiem, no w dużej mierze, żeby kibicować Tomkowi Romanowskiemu, z którym od dzieciaka trenuję, także no
Trzymam za niego kciuki i mam nadzieję, że Tomuś wygra. A ty kiedy jakaś awantura? Nie wiem, czy widziałeś, ale już zostało ogłoszone, że... Tak, w listopadzie, 14 listopada zobaczycie mnie w... prawdopodobnie w tej klatce. Porządku, bo okej. Okej? Bez rewelacji, rozumiem. Czy się ten, czy co? No, tak jest. Trochę smutny, bo wolałbym bardziej się pobić, ale... Trochę smutny po zwycięstwie. No, przeziębiony byłem, nie mam się to cieszyć, no ledwo co z tego wyszedłem. Naprawdę było ciężko wczoraj. Co mogę powiedzieć więcej? Dziękuję wszystkim za wszystko, jak zawsze. Co tam znowu klikasz w ten komputer? Nie klikaj w ten komputer. Mamo, przestań. To naprawdę są z tego pieniądze później. Za dużo gram po prostu na pianinie i mam problem z tym. Mam problem z tym, że pianino ma tą deseczkę taką. Ja wiem, że sikasz kurna w gacie. Mój kumpel, nie miesz innych swoją miarą. Przyjaciel, Grzesiu, ja tylko popuszczam, nie tak jak ty. Ja parę kropel. Jak dobrze się ogrzać w waszym blasku, panowie. Jak dobrze tu postać. Słuchaj, no, jakby to powiedzieć, no nie dziwi mnie to. Artur na robocie. Gdzie byłeś wczoraj? Wyszła taka sytuacja, że pewna pani, z którą się widziałem w poniedziałek, ważna pani. Trzymała cię aż do piątku? Nie. Nie. Jednak wymacza pochodzi, trzeba uspokoić tą walkę, wyluzować przede wszystkim, ale cały czas jakby muszę się nauczyć tego dystansu, zadawania tych luźnych ciosów, kopania, coś, bo ja mówię, tak jak pokazałem, nie jestem tylko zapaśnikiem. Lubię stójkę, umiem stójkę, jakby zmieniam pozycję, ale potrzebuję większej ilości walk, żeby być coraz lepszym doświadczonym. Ale to wszystko to palicho. Wygrałem walkę i to jest najważniejsze. Czekujesz się na badanie? Bo tu widzę, że pan doktor już zaciągnął. Będzie. Już muszę go pogłaskać, wiesz, żeby było przyjemnie. That crap, I know it all. I got my own life, you got your own life. Live your own life or set me free. Mind your business and leave my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Ja tylko pytałem, czy wygrywać, czy nie, bo ja tam wiesz, tym pakterze się nie znam, ale pięknie, panowie. Jak tam ci się podobało? Małe zawały dla kibiców zrobiłeś, wiesz o tym? Zawały to moja specjalność. Co dalej? Odpoczynek, zobaczymy, gdzie były błędy. Zawsze jest ich mnóstwo u mnie, więc na pewno jest to poprawiać. Albanem, robi mi kwit, sakwy wypchane. Weź mi zabroń, zawołaj mamę. It's my life, kocham te rapy. Lecę do przodu, nie zaczynam. Serce nie sługa, no jestem szczęśliwy. Miałem stan przedzawołowy, no bardzo się martwiłem o niego. To nie jest w moim wieku. Mamę coś mówił, że miał prądu na minutę. No, to chodzi właśnie. A czyli w połowie swojej wydolności skończył. Poczekajcie, chcę posłuchać, co mówi. No pięknie, no zgasił mu światło. Padł pięknie, naprawdę, niesamowite jak padł i cieszę się, że mamy wrócił na odpowiedni tor. Wczoraj mówiłeś, że masz prądu na minutę. Wystarczyło. O tym mówiłem właśnie, że mam prądu na minutę, ale udało się 30. Rafał! Bardzo fajnie było. To, co najbardziej lubię, jak jestem sobą, nie mam ciężaru na głowie, wychodzę i widzę tego swojego przeciwnika. To było dzisiaj to. Każdy mi ostatnio skreślał, że źle jest, że coś jest nie tak. 99% środowiska mówiło, że jestem już skończony. Proszę bardzo.
Co im dzisiaj? Bawcie się dobrze. They say a legend never dies. Mamed Khalidov, the king of KSW, is back. The king was never dead. Long live the king. Michał Materla, the prince, he's back. Damian Janikowski, he's back. It's an all-Polish night for KSW. But Mamed Khalidov, well, that's another level. And I just got to say, the humbleness, the honor, the dignity, there is no other champion in any sport that can match Mamed Khalidov. And Mamed, if you ever watch this, us. KSW 55 oficjalnie zakończone. Bardzo dziękujemy za uwagę. Widzimy się na kolejnym. Akcja kiedyś była niewidziana ręka? O nie, ty w tym wieku nie jesteś. No taka była niewidziana ręka. Coś robiłeś, a nikt nie wiedział, kto robił. Na przykład, nie? Nikt nie wiedział, o co chodzi. Widziałeś? No właśnie, to była niewidziana ręka, właśnie to jest to. Aczkolwiek to chodziło o to, żeby coś dobrego zrobił, nie? Czyli posprzątał. Byś coś zarymować w tej hip-hopowej koszulce? Ci beatbox. I am the best, fuck the rest. Dobrze? A no właśnie, Bartek Jezierski. Wiemy, że jesteś na UFC i życzę wam bardzo powodzenia i zapraszam, bo musimy nakręcić kolejny backstage.